Witajcie bliźnięta, zapraszam Was na tarot na miłość, horoskop na miłość, na styczeń. W tym miesiącu w postaci układu partnerskiego. Pomyślcie teraz o osobie, której dotyczy, będzie dotyczył ten układ i za chwilę zerkniemy energię, jak one się tutaj będą dla Was w miesiącu styczniu układać. Styczeń dla bliźniąt. Co się tutaj dzieje po Waszej stronie? Piękna karta. Piękna energia miłości, moc. Okej. I druga strona, jak się pokazuje. Słuchajcie, tutaj mi się bardziej pokazały relacje, które się dopiero zaczynają. I właśnie w takim kierunku pójdę z interpretacją. Po Waszej stronie jest zakochanie, zauroczenie. Jest taka potrzeba, żeby się spotykać, żeby stworzyć ten związek. Piękna karta dwójki kielichów w głowie. Tylko do czego chciałam się tutaj przyczepić? Do tego, że Wy trochę jesteście w ukryciu zamieszani albo zmieszani i za bardzo jeszcze nie potraficie określić się, w którą stronę chcecie iść, chociaż pragnienie jest bardzo mocne, bo tutaj siła mi się pokazała. Z jednej strony chcecie pójść w ten związek, chcecie właśnie realizować to, ale w sercu macie kartę, która Wam mówi o tym, że ale mi jest dobrze samemu ze sobą, samej ze sobą. I tutaj mam takie trochę rozedrganie, rozdwojenie, bo jest parcie, ale ten giermek mieczy mi się pokazał w ukryciu. Ale bardzo fajnie się do tego podchodzicie, bo na spokojnie, umiarkowanie. Co natomiast po tej drugiej stronie? Ta osoba, o której Wy myślicie, w której się zauroczyliście, ona jeszcze jest na etapie koleżeństwa. Także to nie jest jeszcze taka mocna dwójka kielichów w głowie, tylko rycerz monet. Fajna kumpela jeszcze, ale bardzo ważna. I tutaj ta szóstka buław mówi o tym, że mogą się pojawiać myśli, które mogą być związane z tym, że chciałbym ją zdobyć. I trochę mi się to udaje. I trochę już mam to zwycięstwo w garści, że no, ale to się dopiero rodzi, bo tutaj jest jeszcze kumpelstwo. Ta osoba ma w stosunku do Was uczucia, ale ich jest jeszcze zbyt wiele. To jest na zasadzie takiego trochę flirtu jeszcze. Bo popatrzcie, no tutaj się to zwycięstwo dopiero rodzi, ale ono się rodzi przy siódemce kielichów. I trochę mam wrażenie, że ta wątpliwość też bierze się z tych Waszych wątpliwości, o czym na początku mówiłam. Pojawiła mi się jeszcze tutaj jedna energia kobieca. Także zwracam Waszą uwagę na to, że ta druga osoba być może jeszcze nie jest do końca wyleczona z jakiejś tam swojej ważnej miłości. Bo tutaj nie mam, tutaj mam poczucie, że to jest jeszcze niezaleczona sprawa z przeszłości. Bo nie pokazała mi się rywalka na teraźniejszości, ale bardziej gdzieś tam taka energetyka kochania, ale w przeszłości. Co Was może połączyć?
romans. Jeżeli dalej to będzie szło w tym kierunku, oczywiście tutaj też zwracam uwagę na to, że to jest energia na styczeń. Także może się tak wydarzyć, że rzeczywiście pójdziecie w tę kartę kochanków i no dosłownie, no, to jest też takie tłumaczenie tej symboliki, że po prostu możecie doświadczyć tego romansu jak najbardziej. Co Was natomiast dzieli? Gwiazda. To, że być może dla jednego z Was ktoś inny jest przeznaczony. Że ta gwiazdka z nieba jeszcze wam, do Was się nie uśmiecha w tej drugiej osobie. Ale pamiętajcie, że to jest czytanie na jeden miesiąc. To nie jest czytanie na całą relację. Też może Was połączyć, też może Was rozdzielić jakaś impreza w większym gronie. Także zwróćcie uwagę na to, jak gdzieś tam pójdziecie, to albo zachowajcie się tak, jakbyście nigdy się nie zachowali, albo zareagujcie inaczej, bo coś tam, gdzie jest dużo ludzi, może jakiś koncert, może jakaś właśnie impreza w większym gronie, teraz karnawał, coś was może tam właśnie poróżnić, podzielić. I zobaczmy jeszcze, a jednak się pokazała, na 4 najbliższe tygodnie, jak energie się układają. Pierwsze 2 tygodnie to jest walka z jakąś inną energią kobiecą, czyli po prostu tutaj jednak ona nie tylko energetycznie mi się pokazała, ale gdzieś tam w tym pierwszym tygodniu szczególnie ona będzie tak jakby no będzie, gdzieś tam się pojawi, tak? Ładne karty, jeżeli chodzi, dobra, te pierwsze 2 tygodnie walka z jakąś energią kobiecą, ale kolejne 2 to ta osoba podejmie już decyzję. Ona jeszcze w tym 3 tygodniu nie będzie jeszcze pewna siebie, ale tutaj mam pod koniec stycznia pokazanego cesarza. Także karta kochanków to jest też karta podjęcia decyzji, czyli w styczniu ta osoba, o której wy myślicie, powinna stanąć na wysokości zadania i określić się. W którą stronę to pójdzie? No, to też dużo zależy od Was. To też zależy od tej walki, która mi się tutaj pokazała. Od też takiego roztropnego i mądrego podejścia do sprawy. To jest karta ucznia, czyli mądre, roztropne podejście. No i tutaj mam określenie siebie. Także też zachowanie w tym miejscu. Albo też zrozumienie tego, że czasami niektórzy, ta osoba, która nam się wydaje na dany moment tą idealną, nie jest tą gwiazdką z nieba. Także dużo czynników tutaj się pokazało. Mam nadzieję, że Wam się taka forma spodoba. Dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia w innych filmikach. Trzymajcie się. Pa, pa.